Te chińskie klocki, chińskie kloce, niech twoje serce pokocha je, trudne klocki. Wyspa. Tu od 8 lat, czyli właściwie odkąd ścigał ich komornik, mieszkają państwo plejtawowscy. Pan Roman oraz pani Teresa żyją w miarę w szczęściu. Pan Roman od 8 lat nie umie złowić ani jednego kraba, natomiast pani Teresa zajmuje się krzyczeniem na męża. Plejtawowscy żyją w umiarkowanym spokoju, jednak co roku trapi ich jeden problem. My to z mężem szczęśliwym małżeństwem jesteśmy. Co prawda żyjemy tu od 8 lat i trochę nudy, ale generalnie nie narzekam. Jest spokój, nie ma komornika, nie ma opłat. Wiedziemy szczęśliwe życie. Nie no, żyjemy tu z żonką już od 8 lat i jakoś to leci. Co roku jednak, po Sylwestrze, wraca jeden duży problem. Roman, Roman, musimy porozmawiać. Zapraszam cię do rozmowy. Ale co się, kochanie, stało? Roman, ty nie udawaj głupiego. Ty doskonale wiesz, co się stało. Wiesz, co się zbliża, tak? Zawsze co roku wałkujemy ten temat, więc nie udawaj, że jest inaczej. Co roku jest ten sam problem. Mojej żonie coś nie pasuje. Jak to nie w tym roku? Chciała gdzieś iść na Sylwestra, a ja mówię do niej, Tereska, ale gdzie my pójdziemy? Jesteśmy na bezludnej wyspie 300 km od najbliższego lądu. No ale ona swoje i swoje i swoje. No dobrze, no to najadłem się fasolki po bretońsku, zagryzłem grochówką i były takie petardy, że aż bagiety z sąsiedniej wyspy przyjechały. Ale ona i tak była niezadowolona. Roman, wiesz doskonale, że zbliża się Trzech Króli i będzie chodził ksiądz po kolędzie. Wiem, ale wałkowaliśmy już ten temat, Teresa. W tym roku chcę widzieć księdza w domu. Nie wymigamy się. Nie zrobisz mnie jak z Sylwestrem. Ale o co ci chodzi? Przecież był Sylwester. No właśnie i to jest to. Mojej żony nikt nigdy nie przegada. Ale ja spróbuję. Trudne klocki. Nie, Roman, nie, nie ma takiej szansy. W tym roku chcę widzieć księdza. W naszej lepiance. Roman, co sąsiady powiedzą? Ale żono, przecież nie mamy żadnych sąsiadów w obrębie 300 kilometrów. Kto ma coś powiedzieć? Roman, nie szukaj wymówek. Chcę widzieć księdza. Roman szybko zrozumiał, że żony nie przegada. I wtedy coś mnie natknęło. Chyba wpadłem na pewien pomysł. Wiem, jak przekonać moją żonę do swoich racji. Spróbujmy i zobaczmy, czy się uda. Trudne klocki. Hej, siedzisz w domu i się nudzisz? Nie wiesz, co zrobić ze swoim życiem? Wszystko ci się już znudziło, szukasz nowych wyzwań i rozrywek? Zajrzyj już dziś na kanał Klockograł. Gry komputerowe, gry planszowe, seriale i wiele innych. Ten kanał spowoduje, że już nigdy nie będziesz się nudził. Wejdź już teraz i sprawdź sam. Trudne klocki. Ale żono, spójrz. Nawet rekin nie chce księdza, nawet rekin stąd ucieka. Uciekam, nie chcę księdza. No widziałaś? Roman, mnie nie interesuje rekin. Mnie interesuje nasza rodzina. Jak przypłynie ksiądz, w tym roku mamy go przyjąć. Ale Halina, jak? W tej lepiance? Zresztą wiesz, że ja naszego księdza to za bardzo nie lubię. Tereska, ale sama pomyśl. Przyjdzie taki ksiądz, w lepiance jest syf, a dodatkowo jak ty mu dasz kopertę? Teresko, przecież znacznie gorzej jest przyjąć księdza i nie dać mu koperty, niż go nie przyjąć, bo bardziej nas obgada, że daliśmy mu mało pieniędzy w kopercie. A my przecież pieniędzy nie mamy w ogóle, za to nas ścigał komornik i za to uciekliśmy na wyspę, pamiętasz? Kurczę, jak tak siedzę i sobie myślę, to ten mój Romek chyba ma trochę racji. No, ja to taka jestem, że nigdy się nie dam do niczego przekonać, ale jego argument jest faktycznie niepodważalny. Chyba będę mu się musiała ugiąć. 8 rok z rzędu. Dobrze, Romek, dobrze, chyba masz, Romeczku, rację. Przepraszam, że jak zwykle na ciebie nakrzyczałam, jak zwykle masz rację. Co robimy w takim razie? To samo co roku, Teresko. Schowamy się za naszą lepianką. Małżeństwo co roku miało dokładnie opracowany plan. Chowali się za swoją lepianką w nadziei, że jak ksiądz przypłynie, nie zobaczy ich, albo pukając do drzwi, nie usłyszy żadnej odpowiedzi. 8 rok z rzędu, małżeństwo więc powtórzyło to, co robi co rok.
Ale Romeczku, jesteśmy tu bezpieczni, jesteś pewny? Tak, kochanie, co roku to przerabiamy i jesteśmy bezpieczni, nic się nie martw. No dobrze, Romeczku, jakoś mnie przekonałeś. Rodzina postanowiła więc poczekać na księdza. Trudne klocki. Mija tydzień. A Romeczku, stoimy tu już tak tydzień, księdza nie ma. Może jednak nie przyjdzie w tym roku. Mówię ci to, Teresko, za każdym razem, że jakoś nie trafi tutaj. No ale bagiety w Sylwestra trafiły. O, bo petardy były, że ho, ho, ho. Nie martw się jednak. Wydaje mi się, że ksiądz nie trafi. Na wszelki wypadek jednak poczekajmy jeszcze trochę. Niby wszystko było okej, ale miałam ogromne obawy, że to się jeszcze zmieni. W ciągu kilku sekund dowiecie się, czy uzasadnione. Trudne klocki. Mija kolejny tydzień. Państwo plejtajwowscy stoją tuż od 2 tygodni bez jedzenia, picia oraz sikania, a co najgorsze oglądania kanału WTF Kloc. A księdza jak nie było, tak nie ma. Państwo plejtajwowscy zaczęli więc tracić cierpliwość. Romeczku, wiesz co? Tak sobie myślę. Chyba możemy już iść, chyba ten ksiądz nie przyjdzie. No, też tak myślę. Uff, jak co roku, nie obyło się bez strachu, nie obyło się bez chwil grozy, jednak również jak co roku udało się wszystko skończyć szczęśliwie i znów mogę sobie z żonką siąść przy ognisku, gdzie nie mamy co upiec, bo od 8 lat nie upolowałem żadnego zwierza wodnego, ale przynajmniej mamy ciepło, a pieczony piasek też nie jest zły. Państwo plejtajwowscy najedli się strachu co niemiara, jednak okazało się, że zagrożenie nie nadeszło. Dziś razem świętując przy ognisku, śmieją się z tych chwil, jakby wydarzyły się 100 lat temu. Uff, na szczęście wszystko dobrze się skończyło. No w sumie jak co roku, bo od 8 lat wygląda to dokładnie tak samo, przy każdej możliwej okazji. No, ale nigdy nie wiem, zawsze trzeba żyć w strachu. Wiecie, jak bywa, życie jest Nobelon. Jednak wszystko skończyło się dobrze. I nawet rekin postanowił wrócić z tej okazji. Kolejny rok udało się więc państwu plejtajwowskim uniknąć zagrożenia. Życie państwa plejtajwowskich wróciło do normy, przynajmniej na najbliższy rok. Znów będą żyli w szczęściu, w niełowieniu ryb i krzyczeniu na męża. Tyn, tyn, tyryn, tyn, 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 tyn, tyryn, tyn, tyn, tyryn, tyn, 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 tyryn, 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 tyn